Cześć, tu Wilku, witam was bardzo serdecznie w piątym odcinku naszej serii Zagrajmy w LEGO Indiana Jones 2. Przygoda trwa, ze mną jest dzisiaj oczywiście Sztyks. Dzień dobry wam bardzo. Tak więc jedziemy dalej tutaj z aktem drugim. Została nam bodajże jedna misja. Tak jest, kontynuujemy oczywiście opowieść. Kontynuuj. Kontynuujmy. Będzie zabawa. Mam nadzieję. Teraz cię zagnij, dokąd jedziemy? Dokąd jedziemy? Ja właśnie ostatnio sprawdziłem sobie, dokąd wtedy jechaliśmy. Wtedy jechaliśmy do Peru. A teraz? Chyba mówiłem, że do Peru, więc... No, nie wiem. Chyba tak. Chyba powiedzieliśmy w końcu. Bo faktycznie za szybko chyba tamten filmik pominąłem, ale okej, okay, dobra. A teraz gdzie? Teraz gdzie idziemy, tak? Teraz się dołącz. Aha, bo tam... No, teraz ja cię zagiąłem. No, teraz mnie zagiąłeś. Raz ci się udał. Zobaczymy. Co to miało być? Pamiętaj, że nasza rywalizacja tutaj trwa. No, ktoś policzył, że wygrywał 4 do 6. No. Na czas. 6 do 4. Nie wiem. Oj. No, jak widzisz. Och. Tutaj ten sam system podziału ekranu jak tamto. A tutaj zobacz, skrzyneczki byś musiał ustawić, ale jesteś słaby i nie masz skrzyneczek. Tutaj te 10 skrzyneczek by się przydało. Dobra, ale idźmy do misji, bo nie mamy tak czasu na takie pierdoły, to są ważne rzeczy do robienia. Weź no, tutaj, tak. No. Szarpnij i ten. Wreszcie się nauczyłeś, żeby nie używać tego tego bardzo brzydkiego słowa, no właśnie. Ale jestem za daleko. Sprośny mi to, my jesteśmy w tym momencie, jak nam się kojarzy. Co się dzieje, że ja nie mogę tego ten... Dobra, jesteś słaby, to ja idę sam poszukać tej misji. Czemu nie mogę ten? Biją mnie, mamo. Ciekawe. Patrzcie na mnie, nie patrzcie na mnie. Ja robię ciekawsze rzeczy. No coś tu nie idzie, no nie wiem, co jest. Dobra, słuchaj. Dobra, dawaj mi dziadykę. Masz jakieś... Uniki. Wow, ale kurde, ten Maciosa taki mały, niepozorny, tam schodzi z jakąś ręką metalową. Właśnie dziadka pobiłem. Gdzie jest dziadek? Biega tam na dole. Tutaj ze mną. Po prawej, no. Niga? A nie, to jest Niga K. Okej. Okay. Co ja biorę czaszkę i idę do domu? Daj znać, jak to było! Dobra, nie musi. No głupie, to już tam można przejść. Daj korbę, znajdź korbę. A nie miał nic? Wydaje mi się, że... Powinieneś ogarnąć, braliśmy. Jak te misje włączyć, a nie ja tu teraz przychodzę, z dalekich krajów przyjeżdżam, a tutaj nie wiem, jak misje włączyć. Tutaj można kopać. Ekstra, to wykop korbę. A ja się pobawię tymi krabochomarami, pająkami, nie wiem, co to jest, bo to takie jakieś dzikie. Masz korbę? Nie, masz banana. Nie, no ekstra. Tego banana to wiesz, musisz wsadzić. No. Właśnie pobiłem kogoś z banana. A znalazłeś korbę? Nie. No tak, drodzy widzowie, w tym odcinku, prawda, ogarniemy, gdzie jest misja, a następnie ją rozpoczniemy. Będzie zabawne. Tutaj będzie na pewno coś mówić. Tak nam nie mów, no. No i nic to pewnie nie daje, rozjadę wszystko. A przynajmniej mam frajdę, że mogę pojeździć takim ultratraktorem. Weź tego szwabskiego rolnika tam załatw. No właśnie lidzę do niego z tym kluczem. Ja się cofam. Francuskim. Taka będę miała klocka. Buduję napięcie. Mają wąskie skrypty. Przepraszam, ja tu jadę. Zniszczyłem pompownie. Dzięki. A, więc tam przy okazji. Jaką pompownię? Tam była jakaś pompownia. To dynamit. Aha. Wygląda jak łupka. Dobra, faktycznie wypada znaleźć. O! Miejsce, gdzie jest misja. Nie, czekaj, bo tutaj, o kurde. Nie, nie mamy uchowy. O, się widzę. Łe kurde! Sprawdzę, jaka woda. Ciekawe, czy to ocean? Aaa, zimna! Jeszcze. Ciekawe, czy to w ogóle jest ocean? No kurde, a jak? Nie, może jakaś rzeka. W Ameryce. Może nie. Dobra. To już sobie pociągnę. Za to, że tak długo się wlokłeś. Dawaj łopatę. Ty tu jesteś od brudnej roboty, ja tu jestem tylko od zabawiania publiczności. Ty jesteś starym dziadem i tyle. Ale patrz co mam. Mnie nie ma! Goń mnie. Mam coś lepszego jeszcze. Ha! Powiedz teraz, że jestem stary dziadek. No ty gnaj. Powiedz to jeszcze raz. Czekaj, czemu mnie tam...
Aha, dobra. Nie wiem, czy mnie tam wywaliło. Chyba już ma. Dobra. Czy dasz sobie radę, czy... Nie dam. A, tak myślałem właśnie. Wydłuczyłem kufertę. O, super, klocek. Dzięki, jak zwykle klocek się przyda. Oczywiście wolałbym misję, ale... Cóż, tutaj jest jakiś gówno. I co teraz? Pewnie niewiele, pewnie zostaniemy niewiele. Klocek. O, pieniążek, daje, fajnie. Zawsze chciałbym. O, ekstra, normalnie, cudownie. Chyba kupiłem jeepa, sorry. A nie chciałem. Ty czekaj, ale z tym nic nie możemy zrobić? Z tym tutaj dociągnąć. Aha. Już psułeś. Długo mi nie służył. Zawsze mam wszystkie moje auta. Czekaj, wrócimy się może. Dzień musi mieć ta śmierdzica. Jakoś mi się udało. Czekaj, ten cwaniak ma. To daj mi Jonesa. Co ma? Ta małpa miała tę korbę chyba. No to był banan. No. Ale trzeba banana wziąć i trzeba korbę. Tutaj. Ja zaraz przyjadę z tym bananem. Nie mogę się przedrzeć? Chyba nie. Ja mógłbyś tu... No czeku, ogarniaj. Mógłbyś tutaj przejechać. Przyjadę z bananem. No. No dobra, się liczy się niezłe wejście, tak? Tylko kieruj mnie, bo ja nie wiem, gdzie pojechałem. Weź stąd. No dobra. Trochę się najeździsz tym. Znaczy, ja cię tutaj... Cholera, tu jest zablokowany. No, to nie... No, więc buta. Niestety, muszę zostawić mojego super traktora. Kurde, co nie było aż takie trudne. A ty skupię się, cofać trzeba, to jest pokierdzielone, więc... O, to jest racja. Kupię małpa. Prowadzę. Nie, wiesz co, stała tam za tą dziurą kawałek, tak więc no. Faktycznie nie wiem, czemu tego nie zauważyliśmy. O, tu stoisz. Tylko nie wiem, czy od tej strony możesz. No chyba nie. Chyba nie. Biegnij pierwszy. No i... No i... No, w końcu! Jest! Wreszcie się geniusze. Udało. No chyba sobie chpicie. Nie, co dobra. Dobra. Być? Jeszcze raz, bo na bank trzeba to złapać tym lasem, nie? Biczem. Kupiam. Nie, normalnie. No, jak tam przejdziemy. Ja po prostu przejdziemy. Sztyk tutaj jest. Wyzabił wszystkie małpy po prostu w Brazylii. Nie jesteśmy w Brazylii. Nie jesteśmy, ale w Brazylii też byś z nami. Co ja w Ameryce po prostu. Dobra. Łap to. Łapę. O! Jestem wyśmienity. Dzięki ci, o panie. Dzięki. Nie tobie. Małpie. Dobra, reszcie, udało jest. Udało się, rozpoczynamy odcinek. Tak więc dzień dobry wam, moi drodzy widzowie. Dobra. Szalona akcja kolejna. No, nadużywam tego szalona. No. No, zaj. Tak jak Sztyks nadużywał ciągnięcia. No, dobra, faktycznie. No, ale no moje, dobra, ale patrzmy, co moje, się moje dzieje. Moje było niegrzeczne, twoje takie było. No właśnie. Chodzi pod chorobę psychiczną. Jakiś... O, nie jest walka. Dobra, to ja kieruję dziaduchem. Ja będę dziaduch jest automatyczny. Ja będę machał tym... Oj, pobiłem dziaducha, a on nas tutaj chroni. Kurde, co tu się dzieje? Jakieś czerwone bangi. Czekaj. Porwały go! Dziadek, chodź. Aha, bo to w filmie też tak było, że go porwały. Mogę przyjąć dziadka? Ojej. Dobra, tak więc zdawiamy grę, miałem problemy tutaj chwilowe z kontrolerem. Szczędzi na bateriach, kupuję z kioska, no właśnie, a potem żeby nie działa. Akumulatorki jakieś stare, 10-letnie trzymam w domu i tak, gdzie jest. Klocki, ja zbieram klocki. Ale dziadek jest... Czy czekaj, bo ja tu mam... termitów. Ja ciągnę. Jak zwykle. Czekaj, co to? jesteś okrutny. Bo ja tu muszę zebrać. Czekaj, i co teraz z tym? Pachołkiem w niego rzucić? Tutaj, zatkać. Dziurę. Gdzie? Tu! Aha, tu! Strzałka jest wielka! No, tu to wiesz! Czekaj, mnie nie zostawiam. Dobra, dzisiaj przegrywam, ale tylko dlatego... No co jest? Że jestem słaby. Zatkaj to! Ale weź tu podejść. No na B! No nie mogę właśnie. O, daj mi to. O, teraz weszło. No ale nie weszło, no nie weszło wcześniej. Dobra, mamy to. Idźmy tam. No, kurde, ten dziaduk jest jak... Ja przejmuję dziadka, dawaj. Chodź tu, cholera, ty łysa pała, ja ci normalnie krzywdę zaraz zrobię to. No chodzi, tak, o, jeszcze go spej... No, bardzo dobrze, no, porządnie. Jak trzeba się wyjdzie. No i kurde, co to się dzieje?
Dobra, ja sobie. Nie mogę, bo dziaduk oczywiście łazi po swojemu, nie? Chodź tu. On idzie za mną. No to chodź. Tam masz pieniążki, widzisz? Dobrze. No to pięknie tak. Bierzesz pieniążki? Gdzie ty lewiesz? No pieniążki, nie? Te pod. O, te pieniążki. Ja dostrzegam więcej, jeśli chodzi o pieniążki. Ojej. Nie pomagasz mi. Jak to nie? Nie współpracujesz. Ty to, czekaj, ty zaskaj tutaj, ja podbiegnę dziaduchem. O, ja sobie pobiegnę tam. No, no i z tobą, no ciekawe, nie kto wygra w tym odcinku. Ja. Nie. Już chyba nie mam szans. No bo to jest nie fair. Nie, ten odcinek silniejszy, bo dziaduch łazi tylko za tobą, a ja nie mam tutaj opcji. Ja się nie mogę poruszać w ogóle. Tylko mogę go pobić, tylko łysy. Istotne. Nie, jak takie nie są fakty, że ostatnio też, istotne, ja nie mogę, jeśli chodzi o tę naszą, no, mało ważną rywalizację. Jak mało? Co mało ważne? Mało ważne to, wiesz. Na to, nie rywalizacja. No tam był pachołek, gdzie ty leży. Gdzie? W samochodzie. Nie, ja się zaraz odłączę, bo ja tylko ginę dzisiaj. No to mów mi, no to mógłbyś brać, już byłeś tutaj. No. No odejdź, bo ja chcę na pewno... No wiesz, no. Referuję z daleka. Ojej. Jeszcze. No gdzie mi uciekasz, kurde, mnie tu pająki żerają, a ty... Biegnę. A ty sobie tam na jakieś spacerki. No z dziadkiem? Kto nie lubi spacerków z dziadkiem? Ktoś, kto nie ma dziadka. Na pewno. Uwaga, będzie czas. To jest czas. Dobra. Ale stawiaj tego. Gdzie? Tam masz. No a czy no, jak mam dojść? No idziemy, no spokojnie, no. No i mówię ci, tam tak samo ja miałem. O. O. No i co to dało? No idziemy. Śmigło jeszcze tu. Czekajcie teraz, gdzie mamy? Powiem ci, że to jest trudniejsze niż władce pierścień. Ja tu nie ogarniam, co się dzieje. Czekajcie, jeszcze jeden pachołek nam został, tak? No, ale gdzie? No właśnie gdzie, no nie wiem. Tam go termity wyniosły. Tam. Widzę. Trzeba gnoje złapać. Łapie. O, łapie. Dobra. Teraz jeszcze tego. No, to dziurę. Ja mam drugi! Idź tam! Widzisz, co zobacz? No, widzę. No to idź tam. Idę. Idź dziadygiem, bo ta dziadyga jest jakaś głupia, taka... Strumnie głuchy, ślepy. Jakby będziemy tutaj biegać po mapce, ja go zabiję nieraz. No nie! Czekaj. Ale fajny boss w sumie. Taki... Fajny boss i fajny pomysł z tymi pachołkami, nie? Takie... Z pachołkami, z tymi... Wnerwiające w sumie. No. To jest fajny pomysł, tylko że niestety strasznie upier... No, właśnie. No co, jeszcze? No kradną ciągle, trzeba ogarnieć, panie. Tylko teraz gdzie? Ja tu nie, dobra, mogę sam ogarnąć. No wiem, ja muszę ogarnąć bardziej, bo faktycznie ja mam większą kontrolę nad tym, co się dzieje, przez to, że ten dziadek za mną ciągle biega. No, koniec. Jest, no. O, jedzie kolega. Jak tam było na urlopie? Zreperować ci śrubki. Nie wiem, jak można reperować śrubki. Chciałem zabłysnąć teraz. Chciałem zabłysnąć takim tekstem z filmu Albinisza. No znowu! Nie, to nie jest, to już nie jest śmieszne. Nie, ja wchodzę. To może pobiegniemy? No to bawcie się dobrze, chłopcy, ja tu poczekam. No co, teraz to samo czy co? Bo ja nie wiem. No a co? Nie widzę tutaj. No musisz. Idź, rozgoń tym dziaduchem, go zepchnij w przepaść. Okej. Okay. Dlaczego mnie ciągnie? Ja tam nie chcę iść! To się nie da. Chyba to nie działa. Okej. Okay. No, są pachołeczki. Aha, są pachołeczki. Gdzie jest? A zauważyłem, że właśnie tutaj lubią powtarzać taką akcję. Tak samo było z tymi motorami. Dużo ich tam musieliśmy zniszczyć. No nie, no wiadomo, no. Łatwiej nie, no, jest też, no właśnie, 15 razy w tej samej misji to samo, niż wymyślić, no coś nowego oryginału. Jakoś trzeba zapchać ten czas. Sam pomysł dobry, ale mi się wydaje, że za dużo tego trochę, no. O kurde. A dobra. O, surfer. Ruski surfer. To jest dobre. Fajny punkt. Ale on znika. O, patrz, pojadę. Pływanie synchroniczne. Co ty masz do pływania synchronicznego?
Na koniach, tak? Na jeśli coś z was ogląda, no, nie jest, no zobacz, z delfinami. Nie, ja się nie ruszam. Ja w dupie to mam. Nic nie mogę zrobić, cały czas ginie. No bo nie chodzisz za mną. Mam na ciebie czekać tutaj, tak? Tak? Nie musisz, tak się nie ruszam. No ale z ciebie ja nie widzę nic. Ojeju, to no. Przepadnie, żeby zginąć. No. To jest ten komputer. Nic nie mogę zrobić. Nie stawiam na kooperację. Przykładam się. W tej misji faktycznie chyba nie. A może ja w ogóle nie jestem podłączony i dlatego naprawdę. Dlatego, że nie mam kontroli. Ale chyba nie. Mistrzostwo. Dostaniesz Oscara za efekty tutaj dźwiękowe. Już niedługo Oscary, więc sobie. Szykuj się na wylot, ja bilety już brał. No, jest, udało się i drugi akt zrobiliśmy. Na YouTubie, to faktycznie możemy sobie pozwolić. Jeden dzień i do Ameryki lecę i całą zwiedzę. Robimy sobie wycieczkę tam do tego Indiana. Skończyliśmy tutaj, widzicie, tenże akt. No i cóż, myślę, że to byłby koniec tego odcinka. Trochę się przedłużyło przez te wszystkie zawirowania z szukaniem. My to oczywiście dla was skróciliśmy, to trwało znacznie dłużej niż myślicie, no ale dobra, to by było na tyle. Dziękujemy wam bardzo za uwagę, zapraszamy już na kolejny odcinek, tak więc cześć! Do widzenia, cześć!